Panie Wacku, co tam znowu dolega? Coś z kiszkami, panie doktorze. Wszystko w porządku. Jak to w porządku? Zje pan coś i wszystko wróci do normy. Witam wypożyczalni żartów pana profesora, oczywiście z narzeczoną. Zdaje się, że byliśmy na ty. Jakoś nie przypominam sobie, ale mniejsza z tym, czyżbyście mieli państwo jakąś uroczystość? Może zaślubiny? Chyba, że z morzem, panie Rychu. Przecież się zwariuję z tym człowiekiem. Od pierwszego dnia karnawału tak szaleje, codziennie. Bale, dyskoteki, a jak już dobijemy do domu, to każe mi ze sobą tańczyć. No, nie widziałem, że z pana profesora taki tancerz. Teraz to nic, panie Rychu. Szkoda, że mnie pan nie widział na balu w 33 u naczelnika. To były czasy. Aha. A pan nie lubi tańczyć? No wie pan, może lubić to i bym lubił, no ale wstyd się przyznać, nie umiem. Doprawdy? No. A ile to roboty? Zaraz pana nauczę. Niech pan uważa. Nie. Na wstępie łapiemy lewą ręką za prawy przegub partnerkę, natomiast prawą opasujemy talię. Aha. I co dalej? Stawiamy 3 dynamiczne kroki w przód. 1, 2, 3 i doprowadzamy do przechyłu. I co wtedy? No wie pan. Wtedy to już w zależności od tego, co to za rodzaj tańca. Mhm. Jeżeli rock and roll, mhm, no to musimy przepuścić pod nogami partnerkę, doprowadzić do przewrotu przez plecy. Mhm. Tu mówię o tych łatwiejszych tak, figurach, tak, tak, oczywiście. Tak, tak, tak. No a jeżeli to jest tango, to wtedy zupełnie inaczej. Panie Rychu, błagam pana. Niech pan pójdzie jak najszybciej wypożyczy jakiś żarcik, bo ja czuję, że on mnie dzisiaj zabije. Z największą przyjemnością. Ale skoro jesteśmy w karnawale, to może coś nieprzyzwoitego. No niech już będzie nieprzyzwoitego. No i widzi pani, tak to po prostu jest. No jest, no jest. A jak dobry syna wypuścili już z łóżka? No puścili, puścili. To dobrze, to dzień dobry, pani Rybakowa. Dzień dobry, panie Guzikowski. Co się pani kłania temu zboczeńcowi? To nie zboczeniec, pan Guzikowski, porządny chłop. Tak, porządny chłop. Dopiero co mi jego żona się skarżyła, że on codziennie chodzi spać z kurami. Tak? A tfu! Witam państwa jak najuprzejmiej i czym prędzej zapraszam na kolejną pozycję naszego programu. Wie pan, co panu powiem, panie Tadziu? No. Że ja tego wszystkiego to już mam dosyć. A dlaczego? No bo to przecież nigdy nie ma spokoju. A bo kiedy był teraz spokój? No nie było, no. No i znowu wojna na górze. A teraz chciałabym... Przepraszam państwa najmocniej, mam dla państwa komunikat specjalny. Otóż Telewizja Polska zastrzega sobie, że treści prezentowane w wyemitowanym właśnie programie publicystycznym odzwierciedlają tylko część poglądów naszego społeczeństwa. A teraz ty, Waldku, proszę, zajmij się państwem. Państwem, Paulinko. Zajmują się powołane do tego konstytucyjne organy, wybierane od niedawna w wolnych wyborach. No to był oczywiście żart. A teraz zapraszam już na nasz tradycyjny rebus. Czekamy na prawidłowe odpowiedzi i łączymy się z Grzelawą. Halo, Witku! Czy ty jesteś zdjęciem? Nie. A może duchem? Tym bardziej nie, Waldku. Tak czy siak, muszę cię wywołać. Wspaniały, naprawdę żart. Cóż, witam państwa serdecznie na 5. edycji rzeźby w śniegu w Grzelawie, gdzie ogromnie jak zwykle ciepło przywita nas miejscowa publiczność. Witamy pana Jacka, który przyjechał do nas z Grzelawy. Ale my jesteśmy w Grzelawie. Tak. Panie Jacku, co pan dzisiaj wyrzeźbił? Zawsze interesowało mnie wzornictwo przemysłowe. Chciałem, żeby moje rzeźby, które wyrzeźbiłem, nie tylko były piękne,
i interesujące jak moje rzeźby, ale również, żeby służyły ludziom, wie pan. I no rzeczywiście, bardzo to może do kamery pokażmy, bardzo to pięknie pan i z dużą precyzją wyrzeźbił. A propos, może po kieliszeczku? Nie dziękuję, ale na służbie nie piję. Dziękuję, oddaję głos do Warszawy. Pamiętam jak dziś, zastanawiałem się właśnie nad tym, dlaczego reszka jest milczeniem, kiedy do mojego gabinetu wpadł jak bomba... Co pan dzisiaj taki wybuchowy, panie sztukmistrzu z Lublina? Pozwoli pan, że nie zareaguję na tę tak przykrą dla mnie uwagę, natomiast skoncentruję się na tym, żeby powiedzieć dzień dobry. Dzień dobry, odpowiadam i od razu zapytuję, co pan potrafi. Otóż potrafię robić cięcia. To proszę się zgłosić do Ministerstwa Finansów. Odnoszę wrażenie, dyrektorze, i to nie po raz pierwszy zresztą, że niewłaściwie pan mnie zrozumiał. Może i niewłaściwie, ale wystarczająco, żeby pana pożegnać. Zanim odejdę, dyrektorze, pozwoli pan, że zapytam jeszcze o... O co? Jaka jest pańska szczęśliwa liczba? Oczywiście 7. Dlaczego oczywiście 7? Bo to mój numer obuwia. Aha. Ale mi pan wyciął numer, panie sztukmistrzu. Niezłe, niezłe, nie najgorsze. Nie, no ale ten numer nie przejdzie. Musi pan mi zwrócić za służbową koszulę. A jaki pan ma numer kołnierzyka? 44. O, to tak jak Mickiewicz. I Mickiewicz, panie sztukmistrzu, to już zamierzchła przeszłość. Podobnie jak pana wizyta u mnie, przypominam, że już pana pożegnałem. Chwileczkę, czyżby to oznaczało, że nie jest pan ciekaw mojego koronnego numeru? No, skoro pan nalega, o co w nim chodzi? Otóż chodzi w nim o to, panie dyrektorze, że ja potrafię przepołowić dosłownie wszystko bez użycia szabli. O, w ten sposób. Wspaniała sztuczka, prawda? Ale co pan właściwie przepołowił? Zapytałem, lecz nie doczekałem się niestety odpowiedzi od sztukmistrza. Być może stało się tak dlatego, że przebywał już wtedy poza moim gabinetem. A szkoda, albowiem po dziś dzień zastanawiam się nad tym, na czym właściwie polegała ta jego sztuczka. Kochani, karnawał karnawałem, ostatki ostatkami, a warto by się czegoś napić. Gości zapraszam, mam pusty barek, no. Ale to nic nie szkodzi, panie Rychu, no przecież mój narzeczony to załatwi. No ale jakie to załatwi, Heniu? No w końcu jest niedziela i o tej porze... Czyli co? To może ja mam wyjść na ten mróz, tak? Z moimi skłonnościami do przeziębień, tak? Oj, no proszę cię, chomiczku. No bądź takim mężczyzną, jakim jesteś w innych sytuacjach. Panie profesorze, tu na prawo zaraz są delikatesy. Dziękuję, panie Rychu. Z tym, że dzisiaj zamknięte. Aha. Oj, no chomiczku, no leć, chomiczku, proszę. Mówisz do niego, chomiczku? Tak. To na mnie masz mówić tygrysku. Dobrze, misiaczku. Tygrysku powiedziałem. A jak to, chomiczku? Czyś byś nabył szampana pokątnie? Ależ skąd, kochanie? No przecież nie znasz chyba. Wyobraź się, że przechodziłem właśnie koło... No nawet nie wiem już koło czego przechodziłem. No, faktem, że jakiś stoliczek nagle stoliczek. Zobaczyłem. Tak. A na tym stoliczku leżały tak bukiet kwiatów, butelka szampana i jeszcze siekierka. No to co, pomyślałem, że sobie pożyczę tego szampana. No a jutro jak otworzą sklepy, to odkupię. A propos otwarcia, może otworzę? Tak? Bardzo proszę. Tu na dole, profesorze, są kieliszeczki, tak? Ojej! Trochę pan nabroił, panie profesorze. Niczego panu nie stłukłem, panie Rychu. Tak. Mimo to mam dla pana i dla pani Henryki oczywiście znakomity żarcik. To świetnie. Węgielkiem czernie brwi dla ciebie miły. La 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 la. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Pawle. Dzień dobry. Ale co to się stało? Niedalej jak wczoraj był pan u mnie na strzyżeniu. No byłem, panie Darku, ale właśnie dzisiaj wstałem z tym paskudnym kogutem na głowie.
Czy mógłby pan mi go przeczesać? Proszę bardzo. Pa! No pa! A cóż to za wesołość? W końcu mamy karnawał, panie poeto. Nie sposób się nie radować. Jeden się radował i gorzko żałował. Czyżby pan miał dla mnie jakieś nowe strofy? Niezaprzeczalnie. Pan będzie łaskaw zaznajomić się z nimi. Z cyklu Moje instrumenty. Akordeon. Trzymam akordeon i uwiera mnie on. W życiu bywa nieraz, że coś nas uwiera. Kontrabas. Gdy mam trochę czasu, gram na kontrabasu. Witam ponownie z Grzelawy. Na konkursie rzeźby w śniegu ta tradycja przywędrowała do nas z dalekiego kraju kwitnącej czereśni. Grzelawa otacza nas ogromnie ciepłą atmosferą stworzoną przez tutejszych mieszkańców. Przed nami kolejna rozmówczyni, pani Helena, znana gobeliniarka i rzeźbiarka. Pani Heleno, co pani za nas dzisiaj wrzeźbiła? Adama i Ewę. Adama i Ewę. I tak, zadaniem twórcy jest tworzyć, a zadaniem dziennikarza pytać. Który to jest Adam, a która to Ewa? No chyba pan wie, czym się różni kobieta od mężczyzny. I tak, ale... No Ewa, jak każda kobieta, ma guziczki zapinane na prawo. To oczywiste. Tyle o sprawach Śląska. A teraz... Przepraszam państwa najmocniej, mam dla państwa komunikat specjalny. Otóż Telewizja Polska zastrzega sobie, że wyemitowany przed chwilą materiał w żaden sposób nie miał na celu pomniejszenia roli górnika w naszym kraju. Rola jest chłopa, Paulinko, a nie górnika. Tak mi się przynajmniej wydawało. W związku z tym dla jednych i dla drugich najnowsza piosenka z cyklu Dyszcz, czyli dyskoteka szarego człowieka. Mimo to, że nie należy do uznanych gwiazd, nasza grupa odwiedziła wiele pięknych miast. I choć już na Bogi Ługi dawno minął boom, każdy w mieście na koncerty nasze walił tłum. Czy tak świetnie gramy, zapytacie pewnie mnie. Czy tak ekstra wyglądamy, też odpowiem nie. Skąd ta przama, skąd ta słowa, skąd histeria ta? To za sprawą tego gościa, co na saksie gra. Tańczę tak dla publiczności, jakbym w nogach nie miał kości. Lub stan nie masz kości, bo ja wywołuję dreszcze, kiedy nogą parkiet pieszczę. Tak jak szkła majowe deszcze. To co ja wyrabiam z nogą, ortopedzi naukowo wytłumaczyć mi nie mogą. Kiedy wykonuję ruchy, tak jak liść na wietrze suchy, lub jak pająk wokół muchy. Moi bioder dziki tam szał wyzwala w serca gan. Dalej gramy i śpiewamy, za to płacą nam. Chociaż trochę się wkurzamy, kiedy ruszę w tam. Ten kolega sympatyczny z gumą zamiast nóg, co talentu mu do grania pożałował Bóg. Choć o nutach nasz przyjaciel nie wie prawie nic, to i tak znaczenia nie ma, bowiem każdy widz nie posłucha już melodii, a tym bardziej słów, kiedy znów zaczyna tańczyć gimnastyka szlów.
tańczę tak dla publiczności, jakbym w nogach nie miał kości. Nie masz kości, bo ja wywołuję dreszcze, kiedy nogą parkiet pieszczę. Tak jak szłamajowe deszcze. To co ja wyrabiam z nogą, ortopedzi naukowo wytłumaczyć mi nie mogą. Kiedy wykonuję ruchy tak jak liść na wietrze suchy lub jak pająk wokół muchy, moi bioder dziki tam szał wyzwala w sercach dam. Tak, lewą ręką przewrót, drugą stronę obrócić, tak? Podejść, zatalnie doprowadzić do przechyłu, do przechyłu. Starczy, tak, dobrze. Już zacząłem łapać, no. Jeżeli pan pozwoli, to poproszę jeszcze panią Henrykę o kilka lekcji. Tak, tak, bardzo chętnie, ale w najbliższym czasie nie przewiduję. Ach, ta nasza płeć piękna. Za grosz krzepy i za grosz zrozumienia dla naszych męskich potrzeb. A skoro o męskich potrzebach mówimy, to proponuję żarcik z AHZ, czyli... Akademia Humoru Żołnierskiego. Brawo, piątka. La. No i co tam, panie kapitanie? Oj, niedobrze ze mną, panie doktorze. A co panu dolega? Jak zwykle mam kłopoty z mostkiem. Dzień dobry, panie Alino. Panie Rychu, ten dowcip z murzynem i ogórkiem jest naprawdę fantastyczny. Dziękuję panu. Do widzenia. Do widzenia. To niesamowite. Co takiego? Jest dokładnie dzisiaj, tak jak 5 lat temu. To znaczy jak? W taką samą mroźną pogodę szliśmy z Harym. Wystrzelaliśmy wszystko, co było do wystrzelania. Zjedliśmy wszystko, co było do zjedzenia. I wypiliśmy wszystko, co było do wypicia. I tacy wycieńczeni, zmarznięci, głodni, bez nabojów, dotarliśmy na skraj lasu i naszym oczom ukazało się to właśnie samotnie stojące drzewo. I co było dalej? Harry nie doszedł. A co się stało? Lepiej nie wiedzieć. Ale ja chciałbym wiedzieć. Oj, nie wywołuj ty wilka z lasu. Jakiego wilka? Przepraszam, ale coś bardzo ważnego mi się przypomniało. I znowu sobie muszę szukać partnera do polowania, no. I już ostatnie nasze dzisiaj wejście z Grzelawy. Finał, wielki finał konkursu rzeźby w śniegu. Z Grzelawy, gdzie jak zwykle ciepło przyjmuje nas ogromnie publiczność. I przed nami nasz ostatni finalista. Pan Paweł. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Pawle, co pan wyrzeźbił? No, ja... Od najmłodszych lat interesowałem się motoryzacją. Zawsze chciałem mieć motocykl, niestety nie stać mnie było na prawdziwy, normalny, więc wyrzeźbiłem ten oto motocykl ze śniegu. Wie pan, to jest wzruszające. Tu w Grzelawie ziszczają się dziecinne marzenia. To może jakieś takie piękne, wspólne zdjęcie, bo pan wygrał ten konkurs. Dobrze, może pan usiądzie na motor i tak jakoś... Dobrze. Tak, dobrze, zrobimy sobie zdjęcie dla naszych telewidzów. Bardzo proszę. I może ja pomogę panu do... Tu w Grzelawie jest ogromnie ślisko, tu jest śnieg, tu są takie ciężkie, zimowe, może pomogę panu warunki. Proszę, uśmiech do kamery, prawda? I żegnamy się, drodzy państwo, z Grzelawy, z tej wspaniałej naszej enklawy, rzeźby w śniegu. O cholera, zapomniałem wyrzeźbić hamulców! To było przypomnienie naszego rebusu, a teraz czekam już na prawidłową odpowiedź, bo tylko taka będzie premiowana nagrodą. Halo? Słucham serdecznie. Halo? Odpowiedź brzmi podejrzany polityk. Znakomicie, znakomicie. A pańska nagroda to kolońska woda. To wspaniale, strasznie się cieszę.
Ale zaraz, zaraz. Sądząc z głosu, jest pan niepełnoletni, a przepisy nie pozwalają wygrywać niepełnoletnim. Ale ja mam 65 lat! Bardzo mi przykro, ale ze zrozumiałych względów trudno mi w to uwierzyć. Proszę się wyłączyć. To w takim razie przepraszam i odkładam słuchawkę. No cóż, przepisy są przepisami, a ja muszę ich pilnować. Taka jest moja rola. A mówiłeś, Waldku, że rola jest chłopa. Zgadza się. A czy ja jestem babą? W tej sytuacji o uwagę proszę teraz wszystkich maturzystów. Poczet Królów Polskich, lekcja 17. Mimo, że był poliglotą, był niestety też idiotą. Król Korybut, Wiśniowiecki, imię Michał, koniec lekcji. Gdy z przeżarcia doznał zgonu, właścicielem po nim tronu został prawnuk Żółkiewskiego, chodzi tu o Sobieskiego. Mąż wszechstronnie wykształcony, w ciężkich bojach zaprawiony. Ze Szwedami i do tego pod komendą Czarnieckiego. Jan Sobieski, aż do deski. Jan Sobieski, aż do deski. Gdy kozaków z tatarami rozbił puch pod Hajcami, Jan Kazimierz za tę sprawę dał buławę mu niebawem. Gdy z kolei Husein Pasza pod Chocimiem się napraszał, hurtem zrobił z niego detal króla, tym zyskując etat. Sławił się obroną Lwowa, odzyskaniem Mohylowa oraz Baru i Wrocławia, co go w rzędzie tuzów stawia. Jan Sobieski, aż do deski. Jan Sobieski, aż do deski. Pod żurawnym wrót Turczyna z dużym skutkiem powyżynał. Sam Mustafa wielki wezyr, choć zwycięstwo szczerze wierzył. Gdy się zmierzył z nim pod Wiedniem, przegrał z Jankiem wprost haniebnie. Marcin Koński tam wybitnie obsługiwał działobitnie i rozsławił swoje imię, tak jak wcześniej pod Chocimiem. Później Turków za śranami okrył Jan pod Parkanami. Jan Sobieski, aż do deski. Jan Sobieski, aż do deski. Zaciężnego wojska stronę brał, bo lepiej wyszkolone. Pospolite zaś ruszenie zlikwidował uzbrojenie. Zmienił i ujednolicił, a priorytet dał konnicy. Gdy ruszała w bój husaria, to wróg krzyczał Jezus Maria. I na polu też potrafił błysnąć epistolografii. To spod jego wyszły ręki listy wszak do Marysieńki. Miał Sobieski też zakusy, by odzyskać dla nas Prusy. Lecz nie wsparli go magnaci i Francuzi francowaci. Mecenasem był malarzy, Wilanowem nas obdarzył. Chociaż mógł nie zdziałał więcej, bo miał wciąż spętane ręce. Raz mu szlachcic, raz Sejm pętał, a raz znowu Liga Święta. Choć nie żyje już Atoli, spotkasz go na Agrykoli. Gdzie na koniu trwa wykuta postać jego Pinka Dłuta. Teraz skupcie się, psu braty, bo ważniejsze padną daty. 1667 Tatar padł, bo Jan mu uszu natarł. Z kozakami też tak było, u podchajców stóp to miło. Raz 6-7 trójka chodzim, z Turków kroci, kupa troci. Jak nie w polu frak Dniestru, wypisali się z rejestru. 1667 tłumom Turków żywot ustał. Pod Żurawnem a z Tatara robi Janek wręcz Tatara. Raz 6-8 czy pod Wiedniem Jan na Turka rusza we dnie. Stąd tu Turka, gęsia skórka i Iwanielskich udział chórka. Jan Sobieski, aż do deski. Jan Sobieski, aż do deski. Jan Sobieski, aż do deski. Kończąc mam was w części ciała, tej to nawet latem biała. Jest to barwna wersja obrazu czarno-białego. Film został pokolorowany bez udziału jego twórców. Czy nareszcie sami? Jak to dobrze, kochany, że wynająłeś tę przestronną garsonierę. Nareszcie jesteśmy sami. Nareszcie możemy się ukryć przed wścibskim wzrokiem nieżyczliwych nam ludzi. Pocałuj mnie, natychmiast pocałuj. Och, kochany, dlaczego nie chcesz mnie pocałować? Być może to obsesja najdroższa, ale nieustannie odnoszę wrażenie, że ktoś nas obserwuje. Ależ, kochany, któż mógłby nas obserwować? Przecież to 30 piętro. Opracowanie wersji polskiej, Telewizja Polska. Czytał Maciej Gudowski.